Witam. Dziś obejrzymy kolejny odcinek serialu Dlaczego ja, który mi podesłaliście. Zapraszam, bo zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem jest tylko gorzej. Dwudziestotrzyletnia Daria Kowalska jest bardzo zdenerwowana. Po upojnej nocy jej przelotny kochanek Olaf Trochunowicz nie raczył ponownie się do niej odezwać. Daria trafiła na faceta, który po upojnej nocy nie raczył się odezwać? Akurat na tego jedynego na świecie? Dla dziewczyny to katastrofa, bo ich przygoda nie pozostała bez konsekwencji. O skurwesyn, wyczuwam zbliżającego się pasożyta w okolicach jamy brzusznej. Olaf! Olaf, otwieraj, wiem, że tam jesteś! Do cholery otwieraj! Co tu się wyprawia? Co to za cyrk? Gdzie jest Olaf? A pani, jest pani jego żoną? Jest żonaty? Ja jestem siostrą Olafa, a pani? No, powiem pani, ale dopiero jak go znajdę. Olaf! Gdzie jesteś? Bardzo dobra taktyka. Zacznij poszukiwania od sufitu. Może Olaf nie jest bałwankiem, tylko Spidermanem. Gdzie jesteś? Co pani wyprawia? Niech mi pani powie, gdzie on jest. Zrobił mi dziecko i od tamtej pory się nie odzywa. Dlatego mówi się o nas homo sapiens, człowiek rozumny, myślący, a nie homo wpadłemu to wezmę odpowiedzialnością. Zrobił mi dziecko i od tamtej pory się nie odzywa. Olaf nie żyje. Jak nie żyje? Tradycyjnie, no jak ma nie żyć? To jest dlaczego ja, a nie Walking Dead. Olaf nie żyje. No. Proszę pani, halo? Wiadomość o śmierci Olafa sprawiła, że Daria dosłownie straciła grunt pod nogami. Dziewczyna zemdlała. Siostra Olafa wezwała pogotowie i ratownicy medyczni pojawili się kilka minut później. Ja tak zareagowałem na wieść o śmierci Michaela Jacksona, bo byłem tak wielkim fanem, że całe życie marzyłem, żeby mnie choć raz zmolestował i wtedy zrozumiałem, że to już się nie stanie. Serio, jak mówili w telewizji o tych wszystkich oskarżeniach, to wszyscy byli oburzeni, a ja płakałem, że mam tak daleko do Neverlandu. Przyszła, dzwoniła tutaj do drzwi, twierdzi, że jest w ciąży z moim bratem. Kiedy powiedziałam jej, że mój brat nie żyje, upadła. I powiedziała to pani bez żadnego przygotowania? Tak. Czy możecie stwierdzić, czy ona jest w ciąży? Nie, ale jeśli zasadzimy jej wystarczająco mocnego medium kika w bebzon, to będziemy mogli stwierdzić, że nie jest. Powie wam to każdy student medycyny. Z pierwszy rok. Niestety nie możemy, bo obowiązuje nas tajemnica lekarska. Halo? Czy pani mnie słyszy? Halo, jak się pani nazywa? Daria Kowalska. Zdarzało się to pani wcześniej? Nie, nigdy. Ja jestem w ciąży i dlatego. No ja uwierzę, że ona jest w ciąży, jak znajdzie się na to jakiś dowód. No to się zdziwisz, co wypierdzi za 9 miesięcy. Wie pani, że powinna pani z nami pojechać do szpitala? Wiem, wiem, jestem pielęgniarką. Ale tak jak mówiłam, jestem w ciąży, więc... Za mało dzisiaj wody wypiłam. Dobrze, to w takim razie proszę mi podpisać dokument, że pani rezygnuje z opieki medycznej, dobrze? Na własne życzenie. Dobrze, w takim razie życzymy zdrowia. Dziękuję. Zdania. Mogłabym skorzystać z toalety? Wieszaki są raczej w przedpokoju. Elmo, ona nie chce usunąć dziecka, tylko skorzystać z toalety, zrobić kubkę. Czyli też obstawiasz, że Olaf był czarny? Facet, z którym mam dziecko, nie żyje, a ja nie mam pojęcia, jak zachować się w stosunku do jego rodziny. Najpierw sama muszę sobie to wszystko poukładać. Kilka minut później Daria doszła do siebie po niedawnym omdleniu. Bardzo dziękuję, że mogłam skorzystać z toalety. Czy ja mogłabym jeszcze spytać, jak umarł Olaf? Był w ciągu. W sensie przesłuchał wszystkie kawałki seksmasterki i jego organizm powiedział: a weź się p***dol, Olaf. 3 tygodnie temu wypadek, a przedwczoraj zmarł w szpitalu. Bardzo mi przykro, ja nie miałam pojęcia. Proszę przyjąć moje kondolencje. Pani nie mogła wiedzieć, a cieszymy się, że mogłyśmy panią poznać. Czy pani jest pewna, że to dziecko Olafa? Tak, to była na pewno jego marchewa. Wiecie, takie nawiązanie do Krainy Lodu, bo tam był bałwanek Olaf? Nieważne, to była jego marchewa. My się musimy lepiej poznać. No bo z nami... To było tak, że no, nie znaliśmy się zbyt długo. Właściwie jeden wieczór, ale... No, snuliśmy plany na przyszłość. Znaliśmy się jeden wieczór, snuliśmy plany na przyszłość? Nie ma nawet takiej opcji. Cześć, przystojniaku, Joasia. Jo,
Radek! Wiem, że może krótko się znamy, ale co ty na to, żebyśmy we wtorek wzięli ślub, a potem wzięli kredyt hipoteczny na 30 lat i zrobili sobie trójkę dzieci, a na 20. rocznicę pojechali do... Ej, Asza, ale ja przyszłem na disco, żeby se kreskę pierdolnąć ze świniami poskakać, a nie życie planować. Nie wierzę własnym uszom! Seriously? Chcieliśmy się spotykać dalej, no oboje myśleliśmy, że będzie z tego coś poważnego. I będzie! Masz 9 miesięcy, żeby kupić naprawdę mocny blender. Proszę się nie martwić, będziemy dbać o panią i o pani dziecko. Należy pani do rodziny. Mamo, nie bądź naiwna, to nie jest w stylu Olafa. On nie przyprowadza obcych panienek tak na pierwszej randce prosto do domu. Syn zostawił mi wnuka. Myślałam, że straciłam Olafa na zawsze. A tu okazało się, że jakaś kobieta nosi jego cząstkę w sobie. Ulepili se bałwana. No co, uwielbiam Krainę Lodu. Wszystkie dziewczynki uwielbiają. Poszłam z gościem do łóżka na pierwszej randce. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzało. No ale wiesz co, no... Był taki przystojny, szarmancki. No, myślałam, że coś z tego będzie. No, i masz rację, będzie. Ale dziecko. Dobrze wiesz, że zawsze używam prezerwatyw. Zawsze. Dzwonił Freddie Mercury, ale nie usłyszałem, co chciał przekazać, bo słyszałem tylko śmiech. Przez łzy. No wiesz, no matka jest miła i widzę, że chciałaby mi pomóc. No, a siostra nie do końca wierzy w moją historię. A twoi rodzice wiedzą? Co ty? Jakbym mi powiedziała... Ale wiem jedno. Czyli jednak system edukacji w Polsce wymaga naprawy. Wiem jedno. Daria razem z Magdą idzie do baru rodziców. Chce opowiedzieć im o ciąży i śmierci ojca swojego nienarodzonego dziecka. Liczy w tej trudnej rozmowie na wsparcie przyjaciółki. Co się stało? Ty no mów, przecież mieliśmy o wszystkim rozmawiać. Siadaj. Wiem, nie chcę siadać, nie chcę. Słuchajcie, ja jestem w ciąży. W Polsce! A, w ciąży? O kurwa! Jak w ciąży? Z kim? Przecież nie masz chłopaka. No wiem, że nie mam, ale to nie znaczy, że nie mogłam wejść w ciąży. No dobra, ale kim jest ten facet? Strasznym bałwanem! Znowu w nojnie! Jak ty to sobie wyobrażasz? Takie rzeczy się nie zdarzają od tak. Nie uważałaś na lekcji biologii? Przecież dostałam piątkę z budowy pantofelka. Mamo, co to ma do rzeczy? Chociaż rzeczywiście kilka późniejszych lekcji przeoczyłam. Myślałaś o środkach antykoncepcyjnych? Oczywiście, że myślałam! Oczywiście, że myślałam! Chcesz się zabezpieczyć przed niechcianą ciążą? Myśl o środkach antykoncepcyjnych. A jak już pomyślisz, to uderzaj na imprezę! To będzie najbardziej edukacyjny odcinek ever! Byłam się u ojca dziecka. Oczywiście. Proszę dać jej się wypowiedzieć. Pewnie był bardzo zachwycony. Tak, mamo, był zachwycony! Tak się składa, że nie mógł być, bo zginął w wypadku i nie żyje. Zginął w wypadku i nie żyje? Podwójne nieszczęście. No i super, wiedziałam, że rodzice nie będą zachwyceni, ale nie spodziewałam się, że mama w ogóle nie będzie chciała mi pomóc. Teraz to ja jestem taka zła, tak? Tylko dlatego, że szczerze mówię, z czym się wiąże wychowanie dziecka. Zawsze można... Popełnimy dziś przestępstwo. Artur, miło mi, jestem tutaj nowy w pracy. Będziesz mnie miała, można powiedzieć, teraz ciągle na głowie. Dziwny facet, ale ma jakiś taki swój urok. Przynajmniej dzięki niemu na chwilę zapomniałam o kłótni z mamą, o ciąży, no a przede wszystkim o śmierci Olafa. Jego mama zaprasza mnie na pogrzeb, ale nie wiem, czy znajdę w sobie siły, żeby tam pójść. Masz tę moc, masz ten koc. Dwa dni później. Matka Olafa zaprosiła Darię na pogrzeb syna. Ciężarna dziewczyna zdecydowała się pójść, by pożegnać się z ojcem swojego dziecka. Co ty tu robisz, dziewucho? Przyszła obejrzeć mecz tenisa, bo była przekonana, że tamten napis Ave Maria odnosi się do Szarapowej. No jak to, co tu robi? Przyszła sobie pogrzebać. Przyszła na pogrzeb. Daria robi dobrą minę do złej gry i ignoruje złośliwości Julii, by godnie towarzyszyć matce Olafa w tym trudnym dla niej dniu. Nie spodziewa się, że pogrzeb ojca jej dziecka zamieni się w kolejny koszmar. To nie jest ten człowiek. Daria, co ty mówisz? Przecież to nie jest facet, z którym spędziłam wtedy noc. Daria, co ty mówisz? To nie jest Olaf. Olaf wyglądał całkowicie inaczej. Może teraz? Olaf wyglądał całkowicie inaczej. Daria Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym złożyć doniesienie. Próbowała się wzbogacić na śmierci mojego brata. Ja? Ona oszalała, ja nic nie zrobiłam! Jak nic nie zrobiłaś? Włamałaś się do mieszkania! Spokojnie, jesteśmy tutaj, żeby to wyjaśnić. Na pierwszy rzut oka policja wysłała do tego zadania swoich dwóch najlepszych ludzi. Ja nie miałam pojęcia, że facet, z którym spędziłam wtedy noc, to nie jest Olaf! I byłam w tym mieszkaniu!
Czyli pani była w tym mieszkaniu? Tak, byłam w tym mieszkaniu. A jak się pani tam znalazła? Wybrałam Raidena i zrobiłam teleport. Czyli mówi pani, że ten mężczyzna doskonale orientował się w mieszkaniu? Oczywiście, tak? Że tak, był jak u siebie. Czy może pani powiedzieć mniej więcej, jak on wygląda, jakieś znaki szczególne? W tym przypadku do sporządzenia portretu pamięciowego nie będzie potrzebny rysownik, tylko baba z warzywniaka. No, był wysoki, przystojny, no wie pan, taka dusza towarzystwa. Proszę opisać, jak on wyglądał. Taka dusza towarzystwa. Watsonie, zanotuj, szykuje się długa noc. Daria chętnie bierze dodatkowe dyżury, ponieważ jedynie w pracy potrafi myśleć nie tylko o swoim dziecku i tajemniczym byłym kochanku. A co ty, nie masz... Boże, Artur! Przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć, Boże, ja wybacz mi. Po prostu mnie nie usłyszałaś, wiesz? Mnie. Przepraszam, nie chciałem, przepraszam za bułkę. Może zrobić ci jeszcze jedną, co? Z podwójnym serem? Pielęgniarzu, trochę higieny. Okej, okay, no czyli w sumie miałem rację. Robisz to specjalnie, bo chyba trochę za mną tęsknisz, co? No i właśnie ten uśmiech chciałem zobaczyć. Ja tak ostatnio powiedziałem dziewczynie, jakiej zrobiłem kolumbijski krawat. No wiecie, że rozcina się szyję i wywleka dziurą język. Nie moja wina, że mój psychiatra jest od miesiąca na Malediwach. Mam pytanie do ciebie. Wybacz mi szczerość, proszę, powiedz mi, czy masz chłopaka? Nie. No to może zjemy coś razem wspólnie po dyżurze, co? Mam głoda na płoda. No dobra, tak naprawdę 2 miesiące. Późny wieczór tego samego dnia. Daria i Artur poszli po pracy na wspólną kolację i miło spędzili razem czas. Ale poczekaj, no, super, żywo ci jest? Nie, nie, jest okej, okay, na naprawdę. Dam ci moją kuszkę. Nie, zwariowałeś, potem sam zamarzniesz. Artur. No? No ja muszę ci coś powiedzieć. Dziewczyny też robią kupę? Wiedziałem, że płatki róż tak nie śmierdzą. Daria jest przekonana, że musi powiedzieć Arturowi o ciąży, ale bardzo się tego obawia. Czekaj, stój. Co? Stój, zatrzymaj się. Czemu? No stój, jak do ciebie mówię. Pewnie, że mogłam poprosić Artura, żeby pojechał za nim samochodem, no ale musiałabym mu wyjawić swoją tajemnicę, a chciałabym to zrobić w jakichś normalnych okolicznościach. To są normalne okoliczności. Szybko, szybko, jedź za tym facetem. Ale dlaczego? Bo jakby to powiedzieć... On jest ojcem mojego dziecka. On jest moim ojcem. Mam ten klaps. Mam ten klaps. Daria i Magda śledzą Janusza Markowicza, który po kilku minutach jazdy podjeżdża pod budynek, gdzie stoi znajomy samochód. Boże, Magda. To jest ten fałszywy Olaf. To jest właśnie on, Magda. Ja muszę z nim pogadać. Dlaczego on wsiada do tej taksówki? Gdyby się pod nią wczołgał, to taksówkarz mógłby nie usłyszeć, dokąd jadą. Daria i jej przyjaciółka całą drogę jechały za nim w pewnej odległości. I teraz obserwują, jak mężczyzna wchodzi do jakiegoś baru. Zaczekajmy tutaj lepiej na policję. No dobra. Albo wiesz co? Mam lepszy pomysł. Ty tutaj czekaj, a ja tam do niego pójdę i go zagadam. No ale uważaj na siebie. Akurat w tym przypadku uważaj na siebie oznacza prawdopodobnie... Weź prezerwatywy. Skoro już zaczęliśmy łamać reguły, może zmienimy miejsce na nieco bardziej intymne. Ja też nie szukam przygód. Może o trwałym związku. Nie wierzę, rwi ją na te same teksty, na które ja dałam się nabrać. Dałaś się wyrwać na takie teksty? Ja też nie szukam przygód. W sumie to dobrze ci tak, że masz tego pasożyta. Mam nadzieję, że będzie się mocno rozpychał łokciami podczas porodu. Już ja mu pokażę. Ty gnoju! Nie będziesz ze mnie dużej idiotki robił! Poznajesz mnie? Poznajesz? Daria! Olaf! Szacun dla Olafa. Laska ci mówi, że jest z tobą w ciąży, a ty, mimo kombosów torebką, Usain Boltujesz! Poznajesz mnie? Poznajesz? Policjantom udało się zidentyfikować go na podstawie portretu pamięciowego. Wyrwałeś mnie na te swoje bajeczki, którymi raczyłeś dzisiaj moją przyjaciółkę, zaprowadziłeś do mieszkania Olafa Trochunowicza i namówiłeś na seks! Co ty opowiadasz? Jaki seks? W ogóle cię nie znam, ty jesteś jakaś obłąkana! Wiesz, co się stało po tej nocy? Zaszłam w ciążę! Co? Robisz ze mnie idiotę? Co ty w ogóle wygadujesz? Przecież miałem prezerwatywę! 2 sekundy. Wcześniej. Jaki seks? W ogóle cię nie znam. Teraz Darię czeka następne wyzwanie. Musi w końcu powiedzieć Arturowi prawdę. Konrad, a ty co tutaj robisz? Wynoś się stąd. Pytasz się, co ja tutaj robię? Wynoś się stąd. Nie dostaniesz ode mnie żadnej kasy, żadnej. Hej. Ratunku! Będziesz miała dziecko z tym gościem? Z tym playboyem? Z tym playboyem? Serio? Ja też nie szukam przygód. Czemu wcześniej mi tego nie powiedziałaś? No bo byłam pewna, że jak tylko się dowiesz, od razu zerwiesz ze mną kontakt. A tak mogłam mu z miesiąca na miesiąc mówić, że ma coraz większy brzuch, bo
są mistrzostwa świata i wali browar za browarem. Kto chciałby być samotną matką? Co drugi psychopatyczny morderca pedofil? Tego kwiatu jest pół światu. Tego bym się w życiu nie spodziewał. Myślałem, że Daria po prostu nie jest mną zainteresowana. Ale ja naprawdę kocham Darię, więc jej ciąża nie jest dla mnie żadną przeszkodą. Masz mocarnego medium kika. Liczy się tylko to, że będziemy tworzyć rodzinę i że będziemy razem szczęśliwi. Super, tak się cieszę. I to już koniec tej fascynującej przygody w świecie serialu Dlaczego ja? Dzięki temu odcinkowi wiemy, że masz ten koc. Wszystko w oczach twych jest tylko tatuażem. Po pierwsze, wielka piona dla wszystkich moich patronów. Pamiętajcie, że możecie również wesprzeć moją działalność. Link macie poniżej. Po drugie, piszcie swoje ulubione, zwyrodniałe żarty w sekcji komentarzy, bo nagramy o nich szybki strzał. Po trzecie, zobaczcie, robię sobie zdjęcie i wrzucę je na Insta. Ja się cofam w rozwoju. To na dzisiaj tyle, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam tę moc.